SolidWorks 2016 rozszerza możliwości operacji wyciągnięcie po ścieżce, dodając nową opcję automatycznego tworzenia profilu kołowego. W tym przykładzie, aby utworzyć sprężynę z serii krzywych, wystarczy wybrać ścieżkę, podać średnicę i wyciągnięcie jest już gotowe. Nie trzeba już tworzyć dodatkowej płaszczyzny i profilu kołowego. To duża oszczędność czasu. Widzimy, że część wyciągnięcia sprężyny nie jest styczna z częścią zawiniętą. W SolidWorks 2016 krzywe referencyjne nie są wchłaniane przez ich nadrzędne operacje w tym przypadku wyciągnięcie po ścieżce. Helisa i krzywa kompozytowa obecnie są wskazywane oddzielnie w drzewie operacji. Tak więc podczas edycji szkicu 3D Helisy istnieje możliwość dodania relacji styczności bez konieczności usuwania istniejącej operacji wyciągnięcia po ścieżce. Jest to doskonały przykład na to, jak SolidWorks 2016 zapewnia jeszcze większą elastyczność modelowania. Nowa opcja profil kołowy nie ogranicza się tylko do pracy z krzywymi. Krawędzie modelu oraz elementy szkicu mogą zostać wybrane jako ścieżki. Profil kołowy zapewnia potężne zdolności do przyspieszania powtarzalnych zadań. Na przykład możemy użyć tego szkicu 3D i szybko stworzyć dwa otwory pod skomplikowanym kątem. Na tym nie kończą się nowości wyciągnięcia po ścieżce. W SolidWorks 2016 profil wyciągnięcia nie musi znajdować się na końcu ścieżki. Dzięki położeniu profilu możemy lepiej kontrolować skręt w jednym lub obu kierunkach wzdłuż ścieżki. Wprowadzone w SolidWorks 2016 usprawnienia pomogą zredukować czas i wysiłek potrzebny do osiągnięcia zamierzonej geometrii.